Centrum na Przedmieściu zaprasza na wystawę malarstwa Anny Gibały pod tytułem Empatia. To są naprawdę piękne obrazy. To są amatorskie obrazy, totalnie amatorskie. Ale jest to bardzo wysoki poziom. Bardzo się cieszymy, że Pani wystawia we Wrocławiu. Gdzie Pani wystawiała ostatnio? Ostatnio wystawiałam w moim rodzinnym mieście, w Mińsku Mazowieckim. Wcześniejsze wystawy to są sporadyczne spotkania z widzami, bo nie jestem profesjonalistką. To są takie amatorskie prace. Kiedyś w 1976 roku zdawałam na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i tam z takiego dwudniowego egzaminu, który weryfikował osoby do dalszej części egzaminów. To był rysunek dwudniowy, egzamin dwudniowy z rysunku. I zdawało wtedy ponad 800 osób na uczelnię i tylko moje prace były wyróżnione. Dostałam wtedy 5 z wyróżnieniem, ale życie potoczyło się inaczej niż sobie planowałam. Może nawet nie planowałam, bo zwykle w moim życiu są takie spontaniczne zrywy. Malowanie w moim życiu zaczęło się tak, kiedy skończyłam 50 lat, nawet troszkę później. Po prostu dzieci namówiły mnie, żebym spróbowała, kusiłoby się sprawdzić. No i tak zaczęło mnie to cieszyć. Więc w 2009 roku miałam pierwszą amatorską wystawę. To były prace takie naprawdę, teraz może bym ich nie pokazała, chociaż jedna z tych prac wisi, to jest ta ławeczka. Nazwałam ten obraz nieco przewrotnie, to jest autoportret, ale cóż, kolejne wystawy sprawiły, że potraktowałam to zajęcie, przyjemne zajęcie, poważnie i potoczyły się te wystawy. Nie wystawiam w galeriach, nie pokazuję swoich obrazów tam, gdzie wszyscy artyści, bo to jest ogromne środowisko i ludzie muszą się z tego utrzymywać. Ja robię to dla przyjemności i cieszy mnie, kiedy pokazuję te swoje prace i one mają taki dobry odbiór. Widać wpływy Beksiński, Dali, ale wszystko jest właściwie w Pani. Tak, bo to jest najważniejsze, żeby przekazywać siebie. One mają moje emocje, moje spostrzeżenia, wszystkie konteksty, które są w moim umyśle. Zawsze, kiedy jestem w jakiejś galerii, znajduję obrazy, które mnie zachwycają i są takie, które się omija, bo wiadomo, obraz musi korespondować z odbiorcą. Jak nie ma tej relacji, to nie podoba się, a jak jest, to się obraz podoba. I tak to działa. Ludzie, którzy mówią, że znają się na malarstwie, troszkę nadużywają chyba tego. Ja cały czas szukam technik, żeby te emocje wyrazić. I nie każda technika koresponduje z tym, co we mnie siedzi i wtedy używam sobie takiej, która jest odpowiednia i dlatego te obrazy są różne. One są takie sekwencyjne, bo tak jak tamte widać, są kolorystycznie podobne, czy troszeczkę technika jest zbliżona, ale cały czas szukam, ja się cały czas uczę się siebie. To, co do mnie dociera z zewnątrz, musi się w jakiś sposób czasem wyładować i robię to w ten sposób. Zawsze można zacząć w dowolnym wieku szukać siebie. Dokładnie. W każdym wieku trzeba szukać siebie, bo my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Nie w sensie takim egoistycznym, po prostu szukanie siebie to jest fajna życiowa, może nie zabawa, ale też mi brakuje słowa. Łatwiej mi jest malować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.